Witam, witam. Dziś wypadł na grzyby. Na jakie grzyby? Witam, witam. Dziś poszukam w wodzie. Jeszcze fajna pogoda. Jest cieplutko. Nasza piękna polska złota jesień. Także śmigam do wody i do pierwszego sygnału. No i jest pierwszy moniak. Złotówa. Zaczynamy od złotówy. Słuchajcie, jest srebrna obrączka. Sygnał 82. Kurczę, nie wiem jak ją podebrać. Także za chwilę. 20 minut w wodzie. Jest sreberko. O, widać, jest punca. Super. Lecę dalej. Trzy fanty z jednego podebrania. 50 groszy, psówka i ołów. Wszystko, można powiedzieć, skaczący był sygnał, ale na kolor. Także kopnąłem i za jednym machnięciem. Trzy rzeczy. Wychodziły już mi monetki po trzy, ale groszówki, 10 groszówki nie nagrywałem. Dobra, do następnego. Musiałem wyjść na brzeg, bo jest drugie srebro. Ile tu jestem? 15 minut, 20 i wyszedł łańcuszek. Super, super, dobrze się zapowiada. Pachnie mi to dziewiczym miejscem. Jest obrączka i srebrny łańcuszek. No i dwa złote. 2,50, 2,60. Fajnie. Dobra, lecę dalej do wody. Jest sygnał. No taki łamany, kapslowy. Zobaczymy, wykopiemy. Tu następny sygnał. I to sygnał koło sygnału. Fajnie ta moja cewka wygląda. Wykrywacz pod wodą. Praktycznie cały. I nie ma problemu z namierzaniem. No ale niestety nie mam trzeciej ręki, żeby nagrać. Także. Sito mi utonęło, ale to nic. Ważne, żebym telefonu nie utopił. Wyszedł taki krzyżyk. Nie widać żadnej punkcy. Także podejrzewam, że to mosiądz. Ale bardzo ciekawe. Pierwszy raz taki widzę. Nie wiem, czy to prawosławne. Jakby ktoś wiedział, to oczywiście będę wdzięczny za info w komentarzu. No i lecę dalej. Do następnego. Próbujemy nagrać. O, i jest dwójeczka. I super. Fajnie. Lecę dalej. Jest trzecie srebro dzisiaj. Super. Spróbuję. Momencik.
jest pierścioneczek. Fajny. Fajny. Ola się będzie cieszyć. Pozdrawiam przy okazji Daria, wodniaka, brodatego Zbira, Odyna pozdrawiam. Dzisiaj odcinek wodny, także pozdrawiam wodniaka, wodniaków. Fajne. O, Kronosa pozdrawiam, bo ostatnio zapomniałem. Nic, lecę dalej. Może coś jeszcze wyskubię. Miejscowe jest mega. Także do następnego. O, jest czwarte sreberko. Jest kolczyk. Chociaż miałem zacząć od złotówy. Jest złotówa. 78 rok. 2 złote. Teraźniejsze 2 grosze. Takie coś. Pewnie od ubrania, od jakiejś bluzy albo coś. No i jest czwarte sreberko dzisiaj. Także super. Powoli będę kończył. Także trochę zmarzłem, ale jutro tutaj na pewno przyjadę. Bo miejscowo mam mega potencjał. Nie pokazuję celowo, gdzie to jest. Będzie moja kopalnia srebra. Dobra, no to jeszcze chwilkę pochodzę. Jak coś znajdę, to nagram. Jak nie, no to zobaczymy się na podsumowanku. O, to jest to, o czym Dario mówił, że trzeba kopać kapsle, bo pod kapslami lubi się schować złotko. Nie jest to złotko. Prawdopodobnie jakiś kolczyk z bieda metalu, jak ja to mówię. Ale tutaj no, sygnał był na żelazo. I to prawdopodobnie ten guziczek żelazny, zardzewiały, dawał sygnał, a głębiej było schowane to coś. Spróbuję to podjąć, tak żeby nie utopić. A może oprawa wykrywać. Co to jest? Lepiej się rzucają. No ciekawe, to z gwintem. Wygląda jakby... No nie wiem, czy to jest biżuteria. No dosyć ciężkie. No ale srebro to nie jest. A może to nawet to dawało sygnał na żelazo. Ale to sprawdzę dopiero na brzegu. Dobra, wrzucamy do kieszonki. Już trochę. Trochę się tam tego nazbierało. I lecimy dalej. No i kończę na dziś. Takie krótkie podsumowanko. Wyszedł jeden PRL-ek. Także miejscowa dziewicza. Dziewica. Są 4 sreberka. Łańcuszek. Wszystko z innej. Każda biżuteria inna. Jest pierścioneczek, jest obrączka, jest łańcuszek, jest kolczyk. Kolczyk wygląda na najmniej, czy najmniej zaszedł. Czyli chyba najkrócej leży w wodzie. Coś od czegoś. Jest bozia, jest dobrze. Tak. Jest bozia, jest dobrze. Nie mam pojęcia. Bardzo ładny krzyżyk. No, wyszło trochę grosiwa. Takie cudo. Cztery ołowie. W tym jeden taki, kurczę, łowiłem go chyba z 5 minut. Gdzieś mi cały czas uciekał na skarpie, można powiedzieć. I go tak szukałem, drapałem go tak w tą stronę, do siebie. No i trochę śmiecia. Z tym były przeboje, kurczę.
ktoś nawrzuca drucików i co chwilę mi to przez sito przelatywało. Także będę musiał chyba zrobić taki patent jak ma Zbyniu z takim pontonikiem z tyłu. Dobra, kończymy. Jutro też tutaj przyjadę, także do jutra, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hejka.